dali tym kobietom soboty wolne, to wprost rozum potrasiły. Zabijają czas jak popadnie, zamiast nareszcie odpocząć. W zeszłą sobotę moja zaciągnęła mnie na wystawę. Wernisaż jakiś. Myślałem, że muzeum jak muzeum, a tam jak w najgorszej knajpie. Na gorąco nic nie ma, tylko ser i kawa. W Tretiakowskiej galerii grochówka przynajmniej bywa, a w tym muzeum tylko woda mineralna. Nie, myślę, tu się nie odpocznie. Kiedy wycieczka wlokła się między jakimiś posążkami, odskoczyłem na bok i przykucnąłem za winklem. Ledwo gazetkę rozsieliłem i rozłożyłem co nieco. A to jakaś dozorczyni się przyczepiła. W sali greckiej, w sali greckiej, jak panu nie wstyd. Czego się zjesz, ty biała myszko? Ty tu sobie spacerujesz po całych dniach, a ja jutro idę do roboty. Szklaneczkę byś lepiej przyniosła, widzisz, że się człowiek męczy z butelką. Co śledzia, kto śledzia, jakiego śledzia? No, położyłem śledzia na tym pomniczku. Co mu się stanie? 200 lat stał, bo stoi jeszcze. A mnie wolny dzień ucieka, rozumiesz, ty stara kozo? Co Apollo? Kto Apollo? Ja Apollo? A, ten Apollo. Niech sobie będzie Apollo. No, powiesiłem mu siatkę na ręce. A gdzie mu miałem powiesić? Co za baba, żadnej kultury. A na zegarze już trzecia, mnie wolny dzień ucieka i ani grama w organizmie. Cholera, szukam, czym by tu konserwę otworzyć. Byczki w pomidora. Muzeum, jasny szlak. Muzeum, a nie ma czym puszki otworzyć. Wlazłem pod jakiegoś konia. Kawał żelaza oderwałem. Ledwo stukłem, a ta znowu lezie. No, mówię do niej, czego się dzieje? Czy ja kogoś zaczepiam? Czy ja kogoś ruszam? Żyj sobie. Pozwól innym żyć. Poszła. To znowu korkociągu nie ma. Mówię do niej spod konia, cicho, kulturalnie, całkiem cicho. I ty, babo, korkociąg masz? To jest malarstwo włoskie XVII wieku. Nie zrozumiałaś, mówię, nie pytam skąd ma się te obrazki, tylko czy masz korkocio. To pan rozumie, co pan mówi. Rozumiem, a ty bez korkociągu butelkę możesz otworzyć. Przecież będę musiał walić o podłogę, przeszkadzać. Poszło. Co ja się namęczyłem. Znowu kawał żelastwa jakiegoś oderwałem. Korek przepchałem do środka. Ale nastrój nie ten. Antysanitarne warunki. Byczki musiałem wyciągać palcami. Dobrze, że jeszcze stał ten Gruzin na kamieniu z kindżałem. Było czym kiełbasę pokroić. Rzecz jasna, kiedy zjadłem, wypiłem, mogłem kontynuować zwiedzanie, ale wszyscy zniknęli. I tak wchłaniałem sztukę w pojedynkę. Podłubałem tego niby Gruzina. Trociny wyleciały. Ogłupiają ludzi. A ten duży, mocny, co na koniu siedział, ten niczego sobie, mocna rzecz. Miecz mu z garści wyrwał. Ale tarcze ciągłe, ciągłe, podłoże, nie szło. Wysoka jakość. Na babę gołę wpadłem. Chyba ze 2 godziny przesiedziałem. Jak on ją rysował.
podpatrzył, ale nie moja rzecz, nie wtrącam się. Ale w sumie diabli wzięli wolny dzień. Teraz chłopaki mówią, że w teatrze wielkim koniaczek się pojawił. Tylko bilety na jezioro Łabędzie trzeba brać. Ile to łącznie z biletem